Od wtorku na kościerskich ulicach spotkać możemy policjantów w nowym wozie. To kosztująca ponad 60 tysięcy złotych kija. Samochód przeznaczony dla służb ruchu drogowego, oznakowany. Myślę, że samochód szybki, mobilny, także da to możliwość szczególnie funkcjonariuszom ruchu drogowego, gdzie on jest przekazany na ściganie, że tak powiem, piratów drogowych, ale nie tylko, bo czas dojazdu na miejsce zdarzenia każdego jednego to czas reakcji szybki. Policjanci muszą być mobilni i bardzo szybko się znaleźć na miejscu zdarzenia, czy też podczas pościgu na przykład za jakimś uciekinierem. Samochód udało się kupić dzięki wsparciu miasta, które pokryło 50% kosztów. Znalezienie pieniędzy nie było łatwe, bo każdą złotówkę miasto przed wydaniem ogląda podwójnie, ale jak powiedział burmistrz, są sprawy, na których nie można oszczędzać. Budżet jest napięty, oglądam dwa razy. Z tego też względu rzeczywiście dofinansowaliśmy w tym roku wyposażenie karetki dla szpitala specjalistycznego. Zgodziliśmy się na dofinansowanie samochodu dla policji. A jak już było i szpital, i policja, to tak samo powiedziałem, nie zostawimy samych sobie strażaków. I zgodziliśmy się na dofinansowanie kamery termowizyjnej dla Straży Pożarnej. Ale prosiłem też równocześnie wszystkie te instytucje, aby w przyszłym roku tak trochę dały nam ochłonąć i odpocząć, żebyśmy w przyszłym roku mogli ten budżet jednak przeznaczyć trochę na inwestycje miejskie i przede wszystkim dla mieszkańców, chociaż i tak w tym roku dużo też udało się zrobić. Uroczystego poświęcenia nowego radiowozu dokonał ksiądz prałat Marian Szczepiński. Możliwe jest, że jeszcze w tym roku nowy samochód trafi do posterunku policji w Liniewie. Trzy gminy, Liniewo, Stara Kiszewa i Nowa Karczma, przekazały już środki na ten cel. Kościerska Komenda Powiatowa chce sukcesywnie powiększać samochodową bazę, która obecnie liczy łącznie około 30 pojazdów.